kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie opinii projektu nowych statutów dzielnicy miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Kroworza negatywnie opiniuje projekty nowych statutów dzielnic miasta Krakowa w obecnej postaci. Paragraf drugi. Rada Dzielnicy Piątej Kroworza wnioskuje o umieszczenie następujących zmian. W paragrafie 95 ust. 3 punkt 1 i 4 zmień zapis na osoba wskazana przez komisarza miejskiego. W paragrafie 96 ust. 3 punkt 1 i 4 zmień zapis na osoba wskazana przez komisarza miejskiego. I 3. W paragrafie 102 ust. 2 ustawić 20% zamiast 25%. Paragraf 4. Punkt 4. W paragrafie 112 ust. 1 zapisać posłowa komisji wyborczej oraz każdy osób popierający. 5. W paragrafie 112 dopisać kolejny ustęp o następującej treści. Zgłaszanie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. 6. W paragrafie 112 ust. 5 dopisać po słowach adres i miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie dzielnicy, w której chce kandydować. 7. Wykreślenie działu głosowanie przez pełnomocnika. To jest od paragrafu 130 do paragrafu 138. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pamięci. Tutaj jeszcze w formie autopoprawki zarządu uzasadnienie. Opinii Rady Dzielnicy Piątej Kroworza ordynacja wyborcza do Rady Dzielnicy Miasta Krakowa powinna opierać się na tożsamych zasadach, co ordynacja wyborcza do Rady Miasta Krakowa. Na przykład oświadczenie poparcia kandydata w danym okręgu przez odpowiedni wykaz podpisów. Równocześnie zasadnym jest, aby dla przejrzystości i transparentności wyborów przewodniczący dzielnicowych komisji wyborczych powoływał komisarz miejski, a nie przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Tutaj właśnie to, co w uzasadnieniu było zapisane, że zasadnym jest, aby przewodniczący komisji wyborczych powoływał komisarz miejski, a nie przewodniczący Rady Miasta Krakowa, jest ujęte w tych pierwszych dwóch punktach naszego projektu uchwały. Jeśli chodzi o ustęp trzeci, to znaczy 20% zamiast 25%, chodzi o przypadek zmiany granic okręgów wyborczych. Tam była początkowo proponowana wartość 50%, czyli mówiąca o tym, że jeżeli tych mieszkańców... Czy dokładnie miał w ten sposób, że różnice w liczbie ludności w danych okręgach mogły wynosić do 50%. Czyli mógłby jeden okręg przykładowo, w którym będzie 3000 mieszkańców, a drugi, w którym będzie 1500. Mogą ze sobą sąsiadować. W związku z tym aż taką dużą rozbieżność. To się nie było takich. Do tej pory było 20% i chwilę to żeby te dysproporcje między poszczególnymi okręgami nie były zbyt duże. W paragrafie 112 ten dopisek wraz z wykazem osób popierających. Chodzi o tą zasadę, która była przez te wszystkie osoby. To znaczy, że każda osoba, która chce kandydować, musi zdobyć 25 podpisów w danym okręgu. I to nam się wydaje bardzo zasadne i no i nie należy z tego rezygnować. Kolejny punkt to, aby osoby, które chcą kandydować z danego okręgu, były zameldowane w tym okręgu. Znaczy w tej dzielnicy, przepraszam, bo taki jest wymóg. Może uwagę do tego punktu, dlatego że to już miało być od 12 i na ostatnie, jak to śledziłem, to miało być 14, nie wiem, może zostało przesunięte, ale obowiązek meldunkowy miał zostać zniesiony, więc tak naprawdę nie wiem, czy to jest dobry punkt odniesienia, ale mamy jeszcze 14, więc to przesuwają, bo przesuwają wejście w życie tak naprawdę tej ustawy. No, tak, ale no nie, jeżeli to nie jest zniesiony za tym. Można wtedy miejsce zamieszkania. No. Zameldowanie. Miejsce zamieszkania, tak, oświadczenie. Znaczy, no, ale z tego co wiem, to nie tylko. To te zmiany, wszędzie zmiany to o niczym nie decyduje tak naprawdę miejsce zameldowania. Są, no są jakby jeszcze publice bardzo słabo przygotowane, bo właściwie nie wiadomo, jak miałyby na przykład wyglądać głosowania. Już tam nie wspomnę o radach dzielnic, ale zwykłe wybory do Sejmu, no właśnie. Bo wtedy nie ma jak listy list skonstruowanych, no prawda? List wyborców. Na podstawie meldunków były stworzone. No właśnie. A tutaj byłaby pewna
taka dowolność głosowania, bo właściwie można by było w kilku miejscach kraju złożyć swój głos. Także to, to generalnie można się zastanawiać, czy to znoszenie obowiązku jednakowego jest słuszne, ale... Ale jeżeli ale jest. Robimy tak, że dzisiejszy ten rynek jest. Na stan prawny, jaki mamy obecnie. Tak, bardzo proszę. Jeśli jest jeszcze jedna rzecz, tak na zewnątrz, mam do wniosku, że wprowadzenie ten rynek parku szósty, czyli z zapisaniem miejsca do nagrywania, wypadałoby też zweryfikować paragraf 157, gdzie mówi się o wygaśnięciu mandatu, bo w tym wygaśnięciu mandatu mówi się w punkcie 5, nie traci mandatu członek rady, który w trakcie kadencji zmienił miejsce zamieszkania, czyli jest to hasło miejsca zamieszkania. Czyli trzeba było to zameldowanie. To samo w paragrafie 6, ze chwilą zmiany miejsca zamieszkania poza granicę miasta i też analogicznie, z chwilą zmiany miejsca zameldowania poza granicę miasta. Czyli de facto poważne, to będzie to było teraz miejsca pójścia. Tak? Czyli to by była poprawka, autopoprawka, czyli punkt 8, paragraf 157, paragraf 157, punkt 5, zamiast zmienił miejsce zamieszkania, zmienił miejsce zameldowania i w punkcie 6, zamiast z chwilą zmiany miejsca zamieszkania, z chwilą zmiany miejsca zameldowania. To jest ten sam paragraf? To jest 5 i 6 punkt, paragraf 157. No, ale to ogranicza ilość osób mogących głosować na terenie, czy nic? Bo odpadają wszystkie te osoby, które mają zameldowanie, czy mieszkają na terenie. Tak, ale nie nic. No to wiem, to jest zawężenie. Jeszcze autopoprawka, punkt 8 w paragrafie 2. W paragrafie 157 punkt 5 zamiast zmienił miejsce zamieszkania wpisać zmienił miejsce zameldowania. W paragrafie 157 punkt 6 zamiast słów zmienił miejsce zamieszkania wpisać chwilą zmiany miejsca zamieszkania. Z chwilą. Tak, z chwilą zmiany miejsca zamieszkania. Wpisać z chwilą zmiany miejsca zameldowania. Na początku. Z chwilą zmiany miejsca zamieszkania zamienić na chwilę. Kolanie było wpisane. No nie spójne, no ale całkowicie nie spójne. Tak się cieszę, żeby zastąpił. Ale w tym projekcie jest o zameldowaniu cały czas? Nie, tam jest o zamieszkaniu. Tam jest to same. To tak, tak. Tak samo jak tam. Niemądry pomysł, a będziemy tych osobach poza miasto, żeby głosować w dzielnicy. Wiadomo też, że jakim celem. No tak. I to polityczne wyznaczenie komisarzy. No przez przeliczone od rządu. No tak. To wcale nie będzie wyznaczone. Że ona wyjdzie. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Tak, to jest też. Jeszcze przed rządem. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Znaczy nie, przepraszam bardzo. Co tam? Pierwszy przegłosujmy tą poprawkę. Czyli ten punkt 8. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu 8? Proszę podniesienie. Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że ci 15 głosów i 3 wstrzymujących. Poprawka została wprowadzona. Przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie.